Ty, chleb to tutaj. Na widoku, na wejściu w sklepie, nie? Ty, chleb się daje z tyłu, żeby klient przeszedł obok wszystkiego i może coś kupi. Ta. Manipulować trzeba ludźmi. Źle zrobiłem. Już pierwsza wtopa? Pierwsza wtopa w biznesie, a nawet się sklep nie zaczął. Zapraszam. Taniej niż u konkurencji. Złotóweczka taniej. Czy grosik? No luj, grosik. Mogę też być go winny, więc nawet więcej. Ty, a mogę ustawić słoik z donatami, że niby dla Afryki i tak dalej, a w rzeczywistości będzie dla mnie? Poczekaj. No zapraszam w dupę, ludzie, co wy robicie? Co, obok Walmarta otworzyli? Bruda się pieprzony? Tam masz z gówna makaron, a u mnie jest pyszny. Kupuj, zamknij mordę. Śmierdzielu pieprzony. Tutaj tylko tak klientów dobrze traktujemy. Co ty robisz? Wypieprzaj stąd. Marketing! Supermarket Simulator. Fajne to podobno. Quinto tak gadał, bo to od Quinto oczywiście. Dobra, no zacznijmy. Po angielsku. Jak nie będziesz rozumiał widzu, to telefonem naceluj i ci Google przetłumaczy. No, serio ci mówię. Ty, ale ja mam taki malutki, ja tam był na... Czekaj, na screenie był większy. Co, nie mogę zbankrutować, tak? Co to za problem? Chłopie, jestem Rzymianinem, jak ja mam zbankrutować? Ty, ale spoko grafa jest inna niż w tych symulatorach tego typu. Typu cooking... Nie, cooking symulator to było? Tu jest taka bardziej grafika typu... Typu graficznego, nie? Dobra, muszę coś zamówić ogólnie z tego co widzę. PC-tem się zamawia, tak? Co to tak harczy? A, bo tu auto jeżdżą! Taksówka? Ej, tu jest normalnie miasto! Zuba! Nie da się ale wysoko skacze! Sprint jest. Skok, rower. Nie da się jeździć. Dobra, ale zobacz jak skacze do szyldu! Zobacz, tu wskoczy na ten przeciwpożarowy, czy jak to tam się nazywa. Chyba gramy Jordanem w dupę. Dobra. Tu się zamawia chyba, tak? Tak jest napisane w tutorialu. Market, a co to jest co? Bank? Ile mamy golda? 50 dolarów mamy, jest 8 rano, store level 1, ok. Jaki to Windows? Płatki? Chleb? Co to jest? Mąka? Cukier? Nie. Pasta? Oil. Ty, ale to się wydaje takie, że... Spójrz na te ceny. My jesteśmy, jakby to powiedzieć, w dzielnicy typu Kamanbrug? Tak? Ty, tu jest tanio, ty. Spójrz, tanio się wydaje. Dobra, trzeba coś zamówić. Jak total 35? Aha, bo tu się po 12 zamawia. O kurde, ty. Czokapiki brać? Mam 50 dolarów tylko. Chleb to ktoś kupi kiedyś. Dobra, na inwestycje idzie. Ej, 44,12, warto? Warsztat masz mod polski. Dobra, w dupie z tym. 44 dolary 12 centów. Chyba damy radę. Nie wiem za bardzo, jakie są koszta poza tym. Zobaczymy. Pewnie się płaci za ten. Bo było, żebym nie zbankrutował. Może jest tak, że się płaci za lokal. Zobaczymy. Dobra, gramy. Chleb, mąka, pasta i olej. Co? Zostanie złoty 80. A czekaj. 4 dolki jeszcze ten. 4 dolki dostawa. Ja pierdzielę. To mamy ziko 80 na koncie. Co to jest? Aha, licencje na sprzedaż rzeczy. Co ty pieprzysz? Tu są rachunki.
Tu się powiększa sklep? Tu się chyba sklep powiększa, tak mi się wydaje. Tu się chyba ludzi da zatrudnić. Tutaj, co to jest? Półki? Czy to jest magazyn? A to nie wiem co. Nie, nie chcę. Po co ten polski? Jak będzie coś bardzo zaawansowanego, można wziąć, ale na razie to po co? Dobra, olać. Jeszcze bank. Ha, pożyczkę się da wziąć. Ty, ale mały procencik. Co? Aha, czekaj. 860 trzeba oddać. Czekaj. Co za skam. Im krócej, tym mniej zapłacisz. Ale co to w dupę jest? Bez kredytu chyba lecimy, nie wiem, boję się. Dzięki Sezu za 3 lata, witam. Dobra, weźmiemy kredyt, jak będzie trzeba wziąć kredyt. Tu zamknięte. Półki. O kurde, ty, półkę podniosłem. A, przyszedł towar, ty! Ja mam to gdzieś wykładać? Czemu nie mogę? Dzięki. Dzięki Black za 5 lat. Dzięki. Dobra, czekaj, mamy te produkty powykładać. Otwórz. I wykłada się klikając po prostu? A. Ej, a mogę zarządzać, jaka jest cena? Oby było tak, że mogę, ty. Chleb. Chlip. Ty, chleb to tutaj. Na widoku, na wejściu w sklepie, nie? Ty, chleb się daje z tyłu, żeby klient przeszedł obok wszystkiego i może coś kupi. Ta. Manipulować trzeba ludźmi. Źle zrobiłem. Już pierwsza wtopa? Pierwsza wtopa w biznesie, a nawet się sklep nie zaczął. Co to jest? Olej. Tu będzie stał. Z Kauflandu chyba ma taki obrazek. Widzisz? I co to jest? Mąka. Dobra. Teraz mogę ceny ustawić. Ty, czekaj, bo nie pamiętam za ile my to kupiliśmy. Czekaj, jest dolar chlebek, 79 centów munka, pasta 99 i złoty 50 ten. Dobra, po ile to było? Dobra, dolar chlebek, tak? A, tu od razu jest, dobra. Ty, no to ile na chlebie zarobić, widzowie? Każdego chleba 21 centów. No jak za 4 w dupę, no bez przesady, nie ma bata, że za tyle zejdzie. Dobra, na testa za dwójaka wystawię, zobaczymy. Jak będzie schodził, to podwyższę, no kapitalizm. Mąka. Mąka to tanio. Dam złoty 80. O kurde. Ja dopiero badam rynek wizowy, to jest badanie rynku. Masz to 50 godzin? Okej. No ale to ja gram, tak? Więc muszę to zbadać. Bo najlepiej, bo inaczej to możesz przyjść i usiąść tu i za mnie zagrać XPP. Dobra, czekaj, olej. Ty, olej Z50. Na testa za trójeczkę. Za trójkę olej, kogo to? Co to jest? Pasta. Dajmy 2,20. Zbadajmy rynek.
1,50 bez kolejki. Dzięki, Pekserek, za 11 lat. Ceny rynkowe masz napisane niżej? Tu jest cena rynkowa? O ty w dupę. Czyli nie muszę badać rynku, już jest zbadany. O ja pierdziele, ty. Dobra, jak u konkurencji 3,96? To ja za 3,95. 3,70. Cztery dziewięć. Ole przebitka pieprzona. Tutaj dwa grosze im dam, 2 centy przebitki, niech się cieszą w dupę. No, hurtowo kupować. Dobra, ty, no, słuchaj tego, najpierw zabiję konkurencję, a później będę za 20 dolarów chleb sprzedawał. Ja pierdzielę, będę potentatem chlebowym. To mi się podoba. Ja już mam takie plany, chłopie. Ja już mam takie plany na biznes, że to jest luj. Dobra. Ja muszę chyba tą skórę kupić, co ten stary z Lombardu. I w takiej chodzić dosłownie. Dobra, i tak się otwiera, kliknąć to, tak? Aj, mogę. Zapraszam, zapraszam. Taniej niż u konkurencji. Złotóweczka taniej. Czy grosik? No luj, grosik. Mogę też być go winny, więc... Nawet więcej. Dobra, i czekaj, co się teraz robi? Kliknąć to po prostu? Skan produkt. Ok, zeskanowane. Total 3,70. A ile ona dała, widzowie? Ona mi dała 100 dolarów? Za rzecz za 3,70? Ty szmato. Ale dobra, pieprzyć w dupę ją. Czyli muszę jej teraz wydać. Teraz pytanie, czy mogę jej wydać tak, żeby troszeczkę mniej i być win... Ty, kolejka się ustawia. Dobra, przyspieszmy. 50. 90. Ty, jest 5. 6. 30. Ty, to się kończy, czy nie? Czy to jest nieskończoność tego? 96,30, dobra. Ty, a jakbym jej mniej wydał, bym trochę zarobił, podniósłbym marżę. Ale dobra, na razie tego nie ma, ten... Spacja, tak? Dobra. Ty pieprzaj stąd, ty tutaj aż tyle nie dawaj. 6,80, kartą! Jak dobrze, kartą! Ile? O kurde, ile było? 6,8. A, tu jest. 6,80. Ej, kartą to ja szanuję. Ej, kartą szanuję ludzi, co kartą płacą od dzisiaj. Ja sam też płacę kartą, to ja ich szanuję. 3,10. Ej, kartą jest giga OP. Kto cię tu wpuści? Chlebek, już ten. Gotóweczka, dobrze. Ile mi dałeś? 10 dolarów. No, może być. Masz, koleżko, i spieprzaj. Ty, a mogę ustawić słoik z donatami, że niby dla Afryki i tak dalej, a w rzeczywistości będzie dla mnie? Poczekaj, już mi poniosłem. Dobra, nie ważę. Ile masz? 8. O, fajnie. 35 centów. Co masz? Proszę. Ty, trochę muszę szybciej chyba lecieć, bo kolejka się nawet nie ma gdzie ustawiać, mi się wydaje. 7,59. Witam. Monka. Monkę. 6,30. Masz, przyjacielu, i wypieprzaj. Lebek kartą. Oczywiście, że można kartą. 3,95. Olej i chleb. O, tosty francuskie, tylko jajka. Jakbym miał jajka na sprzedaż, to by ludzie już mogli całe kupować. Ty, jak ja cię szanuję w dupa. Co do grosza wyliczył.
Jak ja tego człowieka szanuję. Piękne, ale to Azjata, wiadomo, lepszy z matematyki. Nieważne zresztą, każdy jest równy, zapamiętajcie. Dobra, idź dalej. Ile masz? No, tutaj. Tutaj widać, że gorsza z matematyki, ale to. Nieważne. Dobra, więc tak. Masz taki, spieprzaj stąd. Ja pierdzielę, ej, czemu w... Ej, w tej grze jakby to powiedzieć, że jakby kolo, jakby nie tam, jakby... Jak to jest, ty? I zobacz, ona da pewnie 100 dolarów, bo akurat co przyszedł ten. No zobacz matę, ty. Zobacz, zauważ, że jakby oni źle zawsze odliczą. Czy nie potrafią? W sensie mówię tak ogólnie o ludziach, nie? Czy o co tu chodzi? Dobra, ale jak ona nie potrafi liczyć, to pato. 40. 5. Czekaj, czekaj. Tak. A? Ale marża wzrosła. A ty co? Ej, to jest ten Jason jakiś tam, ten z filmów akcji. Znasz go? No i... Ej, zobacz. I widzisz, jakby gradient, nie? Zależy od tego, czy liczą, czy nie. Wiesz, że co? Zresztą nieważne. Witam, witam. Dobra, a ten co? Fan fizyki. Ile ci ją wydać? 30 centów. Masz. Wszystko jest bardzo... Ty, czyli tu jest pokazane, kiedy się skapnął, czyli tamta baba się nie skapnęła, tamta, wiesz, która? 4,49, 4,50, bo nie mam jak powiedzieć. Nie da się. Nie masz. Witam. 6. Dobra, masz również. To będę tylko jednych oszukiwał, w sensie. Nieważne jakich. Dobra. Witam serdecznie. Ty, ja muszę. Ej, 104,63 mamy. Ej, podwoiliśmy pieniądze, które mieliśmy. Jaki profit pieprzony. Ty, kapitalizm? W swojej najczystszej postaci to jest, dosłownie. O ja pierdziele. Ta gra? O Jezus Maria. O Boże. Piękne. 12,68. Proszę bardzo. Wszyscy kartą. Dobra, czyli już widzę minus karty. Nie da się ludzi oszukiwać. No nieważne. Siema jest versus. Tak, testowana gierka, bardzo fajna, no. Witam, zapraszam. Może jakiś chlebek, bardzo tanio, taniej niż u konkurencji. O, witam. No już chleba nie ma, ale może pani olej kupi? Co, jakiś olej wleci? O, makaronik, nie ma problemu. 3,10. Proszę. Stawiaj towar na półki, żeby nie brakowało, bo jak będzie więcej... A, okej, okay. Czyli ja muszę więcej zamówić teraz, tak? W razie W. Witam. Gotóweczka, 4... O, wybaczcie, światła nie ma. Chyba dzisiaj przepaliły żarówki, no. Tak. Dzisiaj się musiały przepalić. Dobra, cencik zabierzemy. $4,40, 50 centów. Ty no, nie mogę oszukiwać tego. Wszystkich. Witam. Ej, cały towar poszedł. 8,98. A ty co, ślepy w dupę jesteś? Za tego nie widzisz? Wypieprzaj. Już nic nie ma. Won. Dobra. Czekaj, co my... A, licencję muszę na coś kupić. Ej, ale mnie stać?
co to jest? A, tu się da jeszcze kupić. Tu się meble kupuje. Czekaj, a jak się włącza ten? Inną zakładkę? Jak zobaczyć tą zakładkę z tymi licencjami, co miałem? Tu? Licencja, czekaj, to było tu. Ile? Ale mnie nie stać! A, włączyć światło jeszcze miałem, czekaj. Jest światło. Nie widno. A co, są rachunki za prąd? Bo jak tak, to co to? Klient i tak przyjdzie, bo mam taniej. Dobra, co jest najtańsze? $150. Ty, ja chyba muszę... Kurde, ja chyba muszę wziąć kredyt. Ale level 3 story, ja nie mogę kupić żadnej licencji. Co oni ode mnie chcą? Gdzie się... A jak mam... A, ja wbijam level chyba sprzedając, tak? Ale czekaj, zobacz, to jest... Czekaj, czyli tego questa nie muszę teraz robić, tak? Mogę to zostawić na potem. Protip, nie płać podatków. A czy ja wyglądam jak random... nieważne. Koniec, enter. Okej. Okay. Dwóch niezadowolonych, dobra, i tak jest skala na plus. Okej, okay. 120, 112 profitu. 155% income wzrósł. Nie, to dolar jest po prostu, to nie procent. Dobra. 107 na czyściutko. A gdzie są rachunki? Zero. Zero rachunków, zero nic. Chyba, że to co jakiś czas się płaci. Dobra. Dobra, dobra. O ja pierdziele, teraz przyszły. Im więcej rzeczy, tym więcej się płaci. Dobra, zobaczmy, ile kosztują rachuneczki pieprzone w dupa. To było tu, tak? Nie, gdzie się płaci rachunki? Ej, gdzie się płaci rachunki? Tego nie trzeba? No wiem, ale chcę zobaczyć. Było, że jest automatycznie, ale chcę zobaczyć, ile będzie kosztować. Bills? Ale gdzie to jest? Bo ja jestem ślepy. Tutaj nie ma? Nie, no było, żeby na komputerze. A tu! A nic nie ma! Wszystko jest git. Zamówmy towar. Market. I teraz tak. To tego na razie chyba nie trzeba. To zamówmy więcej tym razem, bo rzeczywiście trochę było tych klientów. Dobra, to zamówmy tym razem tak. To... Może dwa razy chleby weźmy tym razem. Płatki? Jako inwestycja. I mąka. Mąkę. $8 teraz dostawa. Ja pierdzielę ty. Gdzie masz X-Gamera w sklepie? Obok trutki nasz... Nieważne. O, już jest. Od razu to wykładać? Co to jest za rzecz? Mąka. A, bo tutaj jest, gdzie miałem ostatnio. Może być znowu tu. Chlebek. Chlebek tym razem dam na tył. Mówię wam, zadziała ta taktyka. Trzeba klienta dymać, dopóki się nie skapnie. Co to jest? A, makaronik. To makaron przy chlebie musi być. Makaron przy chlebie, bo to trochę jak chleb jest, tylko że makaron, nie? Co to jest sushi? Cukier. Cukier to chyba z przodu może być. Żeby w ogóle zwrócił uwagę klient, że mam coś słodkiego. Cukier, no ale... Cukier jest słodki, tak? Mąka.
I cena się automatycznie robi na każdym jakby produkcie, jakim już ustawiłem cenę, tak? Czyli jakbym zamówił tylko chleb i całą ścianę chleba dał, to wszędzie bym miał o chlebek. Dobra, ten damy wyżej, że niby jest lepszy. Prawda, to ten sam, no. No ale jest wyżej, to może klient jakiś przygłupi to. Może to weźmie, no. Nieważne. Dobra, czokapiki. Dobra. I teraz tak, czego ceny trzeba? Uuu, ale tu jest przebitka. Ej, my bejtujemy trochę tańszym chlebem, ale niektóre rzeczy robią trochę drożej. I klient przyjdzie kupić coś taniej, ale jednocześnie kupi coś drożej i ja naprawdę wydymany zostanie w dupa, a jeszcze się obliżę. Kumasz? 5 dolarów. Obniżę cenę mąki. 3,65. 5? 10. Luj, lecimy. Trzeba dymać. To niech będzie. To musi być drogie. 7 dolarów. Luj. Zobaczymy, czy się uda. Obniżę troszeczkę cenę chleba, widzowie. Na 3,90. Będę bejtował chlebem, a dymał na tych produktach właśnie, no kumacz, nie? Jakby wiesz, o co mi chodzi. Dobra, zobaczymy, czy się uda moja teoria ekonomii, czy wejdzie w życie. Czokapik dla szlachty? No, 7 dolarów w dupę paczka, ty, a ja tam sram. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam wszystkich klientów, ciebie nie, w sensie, bo jesteś po drugiej stronie, żeby cię auto nie uderzyło, wiesz, o co mi chodzi. Nieważne. Gdzie są ludzie w dupę? Ty. Pa, chłop Ferrari przyjechał po czokapiki, bo się dowiedział, że za 7 dolarów są. Rozumiesz to? Już tacy ludzie do mnie przyjeżdżają. Otwórz sklep? No otwarty właśnie jest, bo czas leci. Masz czas tam na górze. Zapraszam, zapraszam. Niechętnie, ale zapraszam. No, bardzo dobrze. Wiesz, że czokapiki za się... Witam, witam. Olej, sam olej? To po co tu przyszedłeś, bruda się pijewszony? Sam olej. Won. Cukier, który jest drożej. Ile masz? Czekaj, co? 10 centów mam oddać. Cała, bo już mi się wełbie pierwszy. Cukier. 9. Czemu jesteś debil? Nie, nie mam żadnych rachunków. Milioner. Proszę pana, widziałem, jak ten cmonbruk chował coś do kieszeni. Nie, nikt nic nie chował. Chyba. Ole, milioner. Może wrócisz, co? Ty, a ktoś tu jeszcze przyjdzie? Ty, jest 11 już, w ogóle towar nie schodzi. Co się dzieje? Przyjdziesz? Ty, dziadek. Wejdziesz? No, dobrze, dobrze. Emeryturkę gdzieś trzeba wydać. Dzięki. Więc się chcę, kurwa, wzbogacić. Dzima dał na Golibordę 5 zł, ustawiaj towar na dwie półki, żeby nie brakowało. Ole, no kupił. Więcej osób, to musisz dokładać, zanim odblokujesz pracowników. Cienki. No dałem na dwie. Ty, znowu płatki, ty płatki, no i lepiej schodzą. Ole, szmata. Ej, płatki schodzą najlepiej, a taką przebitkę wpijewszyłem. To jest luj, ponad dolar. Co się dzieje? Czy one tak schodzą? No zapraszam klientów! Co oni tak mało kupują? Weź mi powiedz, dzięki, jak coś za donate'a. Ej, no tak, będę zamawiał więcej, ale kurde. Ja myślałem, że jakieś rachunki będą, a niby nie było nic. Co, sam olej? Bon. Cześć, co? 2,41.
Szmato głupia się ocenta pultarz. On ci pałką kolana przetrącił, ale klient nasz pan, wiadomo. Nieważne zresztą. No zapraszam w dupę, ludzie, co wy robicie? Co, obok Walmarta otworzyli? Bruda się pieprzony? Tam masz z gówna makaron, a u mnie jest pyszny. Kupuj, zamknij mordę. Śmierdzielu pieprzony. Tutaj tylko tak klientów dobrze traktujemy. Co ty robisz? Wypieprzaj stąd. No, zapraszam. Jakieś czokapiki, co? No wiadomo, że w dupę. Ty nie kupisz droższej rzeczy. Dobra. Kartą? No dobra. Witam, witam. Dwa oleje. Na co ci tyle oleju? Wypieprzaj. Dobra. No co oni tak nie przychodzą dzisiaj? Weź mi wytłumacz. Co oni tak mało przychodzą dzisiaj? Co jeśli klientem jest bruk, nadal klient nasz pan? Zależy. Ole, nakupisz towaru. Ulala. Czokapiki, jakieś cukier, co? No, leci towar. To mi się podoba. I dać było od razu, że swój chłop. Dobra. Nie okradam ich. O, bracia. Ten dwa chlebki. 7,80. A ty? Cukier. O, na cukrze też mamy przebitkę niezłą. Dobra, to 170 i tak jesteśmy już na plus. A jeszcze tyle towaru zostało, a jesteśmy grubo na plusie już. A czy może nie grubo, no ale patrząc ile towaru zostało, no to grubo. Jest 8.10 dopiero wypłata. Spokojnie, no jakby co to sprzedam ci splesiały towar. Dla mnie to nie jest problem, jeżeli dla ciebie nie jest. Witam, witam. Ole, mąki nakupiła. Dobra, 4,56. 4,56. Won. Witam, co tam zabierasz? A, czokopiki, okej. Okay. 7. Dobra, dawaj ten makaron. Co to jest? Wszystko. Ej, często równo przynoszą. Serio, nice. Witam, witam. Dolar. Proszę. Dobra, ty mega easy ta robota, jest git. Stary mówił, że u niego się zatrudnił w warsztacie, bo nie dam sam rady na swoim biznesie, ty. A zoba, ludzi centralnie ładuje w dupę w biały dzień, a oni jeszcze się cieszą. Czokapiki za 7 dolarów najlepiej się sprzedały. Prawie wszystkie zeszły. To jest piękne. Chłopie, no to jest piękne. Dobra, zapraszam, ty wczoraj coś kupowałeś. Sam chleb, ty w dupę biedaku. I rozmienić chcesz, tak? To się pieprz. Potrzebuję sprzedać towar. Ty, bo zaraz jest 8. O której tu jest zamykane? O 9, tak? Dobra, zapalę na moment, żeby klientów ściągnąć. A jak przyjdą, to zgaszę, bo i tak już będą. To... Dobra, on kupuje, to na razie zgaszę. Nie, zapalę. Witam, witam. 2,50. Proszę. Dobra, ten przyszedł. Czekaj, przyjdzie ktoś jeszcze? 3,10. Proszę. Dobra, gaszę to. I tak już dwóch jest. Trzeba oszczędzać, chociaż teraz klientów nie widzę. Ciekawe. Coś tam. Co on tam coś o czokapikach pieprzył? Brudas. 2,10. Co mu nie pasowało? Cukier. Dobrze. O, w dupę. 80. 9. Masz. I chlebek na koniec, tak? Równiutko, bardzo. 263 dolary, a jeszcze tyle towaru. Jeżeli on się nie psuje, nawet jak się psuje, sprzedam popsuty, on w dupie, to chłopie, no taki proficik, że ja pierdzielę. Jezus Maria, no przecież to jest piękne. Nikt już nie przyjdzie.
Poproszę dwa harnasie. Jest dowodzik. Żartuję. 2 zł więcej będzie. Dobra, czekaj. Koniec. Dobra, jednego okradliśmy, tak? Nie, a, to on się obraził, że za drogie te czekapiki. Tam na końcu, jak się pytałem, co on gada. A, jeden się obraził. W dupie z nim. Tfu mu na łeb, biedakowi. Dobra. Dzisiaj zarobiliśmy 105, 58 tak na czyściutko, a jeszcze towaru zostało fest. Także zarobiście jest naprawdę. Interesy idą tak, jak trzeba. Dobra. Czy my mamy jakieś rachunki? Sprawdźmy od razu. Bills 56 centów. O Boże, 20 dolarów. 3 dni jeszcze do zapłaty zdążymy. Tu zapłaćmy te centy. Moglibyśmy... A nie, mamy trzeci level. 200 dolarów. Woda na sel, ser, kawa, chyba to jest kawa. Jajka, o jajka, mleko. I herbata? Kurde, 200 dolarów. Mam niby dużo towaru, mógłbym kupić tą licencję, widzowie, tak szczerze. Nie masz psychiku 50 pudeł chleba? Tak? A wykupisz ode mnie potem? Sołtys przyszedł do sklepu. Wysuń droższy towar do przodu. Wysunę zaraz ten niespleściały ryż na przednią półkę. Ten bez moli spożywczych. Poczekaj na razie, zarób. Dobra, dobra, to zaufam. To zamówię po prostu jeszcze trochę towaru. Dobra, to jeszcze jeden dzień tak. Płatki dobrze schodziły. Nie no, dwóch nie. Jeden. Bo jeszcze nie zaszły wszystkie. Kupiłbym na pewno chleb, bo on zawsze schodzi. Mąkę też zawsze schodzi. Cukru chyba nie. Chociaż luj, jeden weźmy. Dwie pasty. Weźmy jeszcze olej. 108 znowu, 0,4. Czekaj, a bo 8 tego, dobra. 146,80 zostanie, dobra, weźmy. Co tak rzucasz tym towarem, brudasie? O kurde. Potem się wyłoży. Ej, chlebek. O kurde, chleb całkowicie. O Jezu, ile mam chleba jeszcze. Ja pierdziele, ty, popieprzyło mnie. Zamówiłem chyba chleba też trochę. Dobra, klientom będzie to przeszkadzało, że pudła stoją? Widziałeś kiedyś, byłeś kiedyś w Biedronce? Chleba do kup, no nie, no bo ten chleb to już mąki nakupiłem, a jeszcze tyle. Ty, ta mąka chyba w ogóle nie zeszła. Ja pierdziele, nakupiłem mąki, a ona nawet jedna się nie sprzedała. Ja myślałem, że ona dobrze schodzi. Ty, miałem cukru nie zamawiać, zamówiłem. Gdzie mi jeździsz po towarze, syfiarzu? Makaron dobrze schodzi. Tyle dobrego. Makaronik. Nie pamiętam już, co mam w tych pudłach tutaj. Sprawdź cenę, czy nie ma za wysokiej mąki. A zaraz zerknę wszystkiego, no. Inspekcja będzie. Olej. Olej dobrze schodzi. Olej to zawsze ktoś tam kupi, nie? No, Ameryka, nie? Co? Nieważne. Dobra, czekaj. A więc tak. No to tak... Nie, no to zeszło niby połowa półki. Ale trochę za drogo ten cukier. Dobra, 4,95 niech będzie. Mąka. Nie no, mąkę mam taniej niż u innych. W dupę, ale mam jej fest dużo. Dajmy 3,60. No ona się musi wyprzedać. Muszę czymś przyciągnąć ludzi. Jakieś gazetki by się przydały, że mąka dzisiaj taniej, nie? Mamy ten. Mączny tydzień. Czekaj.
Olej to się. Olej cały czas schodzi, płatki. Tego nie ruszam nawet. Chleb. Kurde, chleb daje za 3,80, bo on w dupę w ogóle nie schodzi. Makaronik schodzi ładnie, zostawmy go. Dobra. Git, jeszcze tu mamy trochę towaru. Ale tu się zobaczy co i jak potem. No jak za mało chleba? No zobacz, ja mam chleba, jeszcze mam cały karton. Przecież jak to, jeszcze to się popsuje, się okaże, no. Światło zgaszone? Dobra. Zapraszam, zapraszam, może jakiś chlebek wleci? To promocja jest. Trochę czerstwy, ale jak masz zęby, widzę, jesteś ten, to masz pewnie, no, jakby nieważne. Muszę mówić szyfrem. Nieważne. Dobra, zapraszam wszystkich. Towary, jak nie wystawiasz, to znikają? Nie, no tu są. Może jak dzień skipnę, to tak, ale ja je wystawię. Zapraszam, no, może te płatki, 7 dolarków. Może ich nie zjesz, ale są drogie. Ty się chcesz pokazać, nie? Dobra, czyli jak okradam ludzi, to trochę tracę, tak? Dobra, nie będę ich okradał jednak, no nawet taki, w sensie... Witam, witam! Piękne zakupy, to mi się podoba. Ile dałeś? 90 centów. Dobra, pyk, 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 pyk. Masz. Witam, witam. Mąka w końcu się ruszyła. Ole cukru napieprzają, co jest? Dwa cukry, olej, na co to? Jakaś, jakaś ta? Danie jakieś? Danie dupy? Dobra, czekaj. Masz tak. Czekaj. A gdzie są ten? Zapraszam, ty! O! Zapraszam. Uuu, tutaj jakiś torcik będzie. Dobra, 12, 15. Ej, da się to ten? Klawiaturą wpisywać? Czy nie? Czy mychą trzeba? Sam chleb, ale ten chleb schodzi jak gówno. Tyle chleba nakupiłem i ten chleb nie chce zejść. Dobra, ten kupił, no ale jeden chleb. O, dobrze, dobrze. Dobrze, sam chleb. Ja, da się jakieś promocje robić? Ja bym jakieś promocje może na ten chleb, że jak ktoś kupi olej, nie, jak ktoś kupi te czokapiki, to chleb taniej, czy coś takiego. Dodadzą to, aha, nie ma tego, okej. Szkoda. Dobra. Ty, 3 plus 1 gratis, abym zrobił takie coś. Tylko, że wtedy by kosztował drożej chleb, żebym wyszedł na plus. Żeby klienta oszukać, ale wiesz o co mi chodzi. Dobra, już prawie jesteśmy już na plus ogólnie. Już prawie wychodzimy tak, że proficik wychodzi, nie? A zobacz, ile jeszcze towaru. I się dzień dopiero zaczął. Chłopie, piękny dzień. Piękny dzień. Dobra, jeden. Czokapiki może? Co ty w dupę? Zapraszam. O, czokapiki? Dobrze, dobrze. Kupuj, kupuj. Ole towaru. Pół sklepu mi wykupił. Dobra, dużo chcę reszty, ale chłopie, no tyle sklepu wykupił, że to jest luj, no. Masz, będziesz miał na tego. Do burdelu, jak pójdziesz gdzieś ten. Dolarki ci dam. Dobra, 8,75. Proszę. Dzięki Kirdab za 18 lat, witam. Uważaj, żeby czekapiki nie. Ale co ty piszesz? Zapraszam, zapraszam. Ty z muszką, zapraszam. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję bardzo, jak to? GRENRED18 dał na Goliborde 5 zł. Powiedz ty mi, czemu jak nie układa się, to musi być jeszcze gorzej? Żebyś mógł się od dna odbić. To jest stare chińskie pożekadło kolejne, nie? Dziękuję bardzo. Musisz patrzeć na pozytywy. Nawet jeżeli ich nie ma. Witam, witam. Dwie mąki, chlebę. Dobra, wpiszę małą. Ty to... To się klawiaturką wpisywać. Dobra, chłopie, teraz stają się super kasjerem. Super kasjer wjeżdża.
Czy to ten słynny kasjer dziad spod Biedry zatrudniony na umowę zlecenie za 19,50 na godzinę? Nie, ja jestem na czarno. Witam. Olej, 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 olej. Dolar 2, proszę. 300 dolarów w kieszeni, tyle towaru. Ja pierdzielę. Kapitalizm jest piękny, widzowie. Gorzej jak się obok mnie otworzy jakiś wielki supermarket. Wtedy jestem w dupie i mnie po prostu zje. No ale dopóki tego nie ma, to żyjemy w raju. Ale nie, no jak się ma supermarket otworzyć? Jestem na jakiejś dzielnicy w dupę. Tu nie może tego być. Brutto, no to. To jest jakaś dzielnica, tu nie ma super. Znaczy w Polsce tak, w Polsce tu byłaby Biedronka, tu byłyby dwie Żabki. I tam pewnie za rogiem Lidl z dużym parkingiem. No ale tak to nie. Witam, witam. Ole, tu czuka piki. Dwa może? Trzy może? Jak trzy bierzesz, to jest promocja. Mentalna. Mentalnie czujesz, że zrobiłeś dobry interes wtedy. Dobra. Czuka piki jakieś wleca na słodycz, żeby osłodzić sobie to zasrane życie? Nie. Sam chleb. Dwa czuka piki, ja pierdzielę. Dobra, piękna sprawa. Ale kupują ten towarek popieprzeni. Ty, rozeszło się, że tu jakieś lepsze są chyba. Wszyscy je w tu... Ale kupują towaru. Trzy chleby, ja pierdzielę. Co się dzieje, ty, jaka passa. Nie zamykam dzisiaj sklepu. Co tu w dupę jest? Ile towaru? Dawaj, ty, aż mi się ręce trzęsą. 400 dolarów. 8,29. Zapraszam, zapraszam. Kurde, późno. Zapalę na chwilę światło. Może zbajtuję klientów. Zgaszę zaraz. Cukier, mąka. Okej. Czyściutko. Dobrze. O, zobacz, kucać musi, więc nabrał dużo, żeby dwa razy się... O kurde, cukru nie ma. Co to jest? Kurde! Nie mam cukru więcej, kurde! Dobra. Ile, ile? Kurde, wypieprzaj. 20,75. Dawaj, dawaj, dawaj. Muszę jeszcze towar wyłożyć. Kurde, sklep się... O, dobrze, dziadek jeszcze przyszedł. Czekaj, dziadek! Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Trzeba oszczędzać. To jest ekosklep. GRENRED 18 dał na Golibordę 5 zł. Jak mam niby się odbić, jak dowiedziałem się w piątek, że jestem chory do końca życia i będę musiał brać leki, które nie pomogą, tylko złagodzą. Chwila. Czekaj, ale czy to jest choroba, z którą da się żyć? Bo dużo jest takich chorób, nie? Na przykład nawet jak masz nadciśnienie, to są leki, które się bierze do końca życia, ale normalnie się da żyć i tak dalej. Oby tak było. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. GRENRED 18 dał na Golibordę 5 zł. Jak będziesz chciał wiedzieć, o co chodzi, to mogę ci na DC, no napisz, albo na IG napisać, o co chodzi. Na IG najlepiej, bo ja DC to ostatnio byłem. Znaczy, wdaję info w streamie, tak to nic nie wchodzę. Napisz, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że coś łagodnego, że normalnie się da żyć. Ale jest dużo chorób takich, że się całe życie już bierze leki, ale da się normalnie żyć. Aby to była jedna z nich, no. Co tu dużo gadać. Dzięki, dzięki. Czekaj, dobra, cały ten poszedł. Kartony wypieprzmy tylko. 500 dolarów. Poczyluj se teraz. Widzu, na chillku pooglądaj markecik. Na chwilę się odciążysz, mam nadzieję. Dobra, czekajcie. Szczerze? Piękny obrót dzisiaj. Piękny dzisiaj dzień. Spójrz. Co prawda chleb, tak średnio, ten makaron to w ogóle parę paczek tylko zeszło, ale wszystkie, bo to są trzy, które wyjąłem,
cały cukier, nie dość, że ten, który kupiłem, to ten, co został. Prawie cała mąka, a były trzy te. Chłopie. Dobra. Ej, muszę to kliknąć, żeby zamknąć? Chyba tak. A, jednego nie znalazł ktoś i to też się obrażają na to, tak, Jima? Że się obrażają na to, zaraz zobaczę ceny. Nawet ja teraz jem te czopki, tylko mle... A, no tak, czokapiki. Teraz je jesz? Z biedry musiałem wziąć. Co z biedry? Jeszcze raz cię w Biedronce zobaczę, to w moim sklepie cię... Poza tym, co ja robię w Biedronce? Jakie chciałem tam zobaczyć? Nieważne. $240 tego. Dobra, Jima, okej. To muszę pilnować bardziej. Wydaje mi się, że czokapików nie wziął, bo tylko one zniknęły na chwilę z półki. Nie zdążyłem dołożyć. Aleluj. 240 na czysto, $500. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę